Hej testerzy, z tej strony Emi i witam Was w nowej odsłonie strefy testów OLX. Jak pewnie zauważyliście, wszystko dookoła mnie zmieniło się. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Wraz ze zmianą studia stwierdziłam, że trochę zmienimy formę naszych odcinków. I od dzisiaj z tej oto maszyny losującej będę losować, jaki temat odcinka będziemy realizować. Już nie mogę doczekać się, jaki będzie pierwszy temat odcinka. Jakby to powiedzieli w Totolotku, proszę zwolnić maszynę losującą. A tematem dzisiejszego odcinka są gadżety kuchenne. Fajnie. Ja biorę się za przeglądanie aplikacji OLX w celu znalezienia jakichś fajnych gadżetów kuchennych i my widzimy się za kilka dni, kiedy do mnie przyjdą. Choć dla Was to będzie w sumie tylko sekunda. Mamy kilka dni później. Odebrałam paczki z elektrycznymi gadżetami kuchennymi. Pamiętajcie, że z opcją przesyłki OLX możecie zamówić swoje przesyłki prosto do automatu paczkomat Impost. Zamówiłam 3 gadżety. Są nimi elektryczny korkociąg, młynki do soli i pieprzu i taka nietypowa waga kuchenna. Nie ma co przedłużać i bierzemy się za ich test. Zaczniemy od elektrycznego korkociągu. Zawsze byłam sceptycznie nastawiona wobec nowoczesnych gadżetów do otwierania wina, ale po wypróbowaniu tego elektrycznego korkociągu jestem mile zaskoczona. Korkociąg jest wykonany ze stali nierdzewnej i jest dosyć lekki jak na swoją wielkość. Ma 23 cm wysokości. Do zasilenia potrzebujemy 4 baterie AA, które nie są niestety dołączone do zestawu. Korkociąg przeznaczony jest do butelek z korkiem o średnicy 20 do 24 mm i wysokości do 44 mm. Jednym z głównych atutów tego elektrycznego korkociągu jest jego prostota obsługi. Wystarczy włożyć go na wierzch butelki, wcisnąć przycisk i w ciągu kilku sekund korek zostaje wyjęty bez większego wysiłku. Jest to ogromne ułatwienie, zwłaszcza jeśli próbujesz otwierać wiele butelek wina podczas jednego spotkania ze znajomymi. Nie mam tutaj za wiele do gadania, dlatego od razu pokażę Wam, jak korkociąg się sprawuje. Poproszę wino. No to siup! Przykładam otwieracz do szyjki i wciskam przycisk. Tada! To było banalnie proste. Szkoda, że nie miałam takiego korkociągu na studiach. Nawet nie wiecie, ile razy z koleżankami miałyśmy problem z jego otwarciem. Taki korkociąg na OLX znajdziecie za około 30 zł. Kolejnymi gadżetami będą młynki do pieprzu i soli z firmy Esperanza. Oczywiście młynki są elektryczne. Nie powiem, że kręcenie własnoręcznie młynkiem jest jakkolwiek męczące, ale takie elektryczne młynki są po prostu bardziej fancy. Jakość wykonania tych młynków jest zadowalająca. Wyglądają stylowo i elegancko, dzięki czemu stanowią estetyczny dodatek do naszej kuchni. Plastik, z którego są wykonane, jest trwały, a transparentny korpus pozwala na kontrolowanie ilości soli i pieprzu w środku. W dodatku super aspektem jest to, że ta część poświetlana jest podczas użytkowania. Młynki mają długość 23 cm, średnicę szerokości 5 cm i są zasilane 4 bateriami AA, które niestety znowu nie są dołączone do zestawu. Największym atutem tych młynków jest ich łatwość obsługi. Wystarczy wcisnąć przycisk na górze młynka, a urządzenie samo mieli sól i pieprz. Można precyzyjnie dostosować grubość mielenia, co pozwala dostosować smak potrawy do własnych preferencji. Funkcja regulacji grubości mielenia działa płynnie i skutecznie. Jedynym mankamentem jest to, że młynki nie są wodoodporne, co oznacza, że nie można ich niestety myć pod bieżącą wodą. Jest to jednak niewielki minus w porównaniu do ich zalet, jakie oferują. Takie młynki na OLX znajdziecie za około 30 zł. Ostatnią rzeczą w dzisiejszym odcinku będzie waga kuchenna. Czuję się w tym momencie jakaś zacofana, bo wagi wbudowanej w sam pojemnik jeszcze nigdy nie widziałam. Bo jak pewnie zauważyliście, jest to waga kuchenna w formie miarki z uchwytem. Waga jest zasilana na baterię, która jest dołączona do zestawu. Jest odporna na uszkodzenia i ma antypoślizgowe nóżki, które zapobiegają przesuwaniu się wagi. Waga ma pojemność 1,5 litra. Jednostki miary, jakie obsługuje, to gramy, mililitry, a nawet kubki. Mamy tutaj 4 tryby pomiaru objętości do wody, mleka, oleju i mąki. Uważam, że jest to bardzo wygodna forma wagi, ponieważ wszystko możemy bezpośrednio umieścić w niej, bez oczywiście konieczności brudzenia większej ilości naczyń. A taki produkt na OLX znajdziecie za około 3 dyszki. Normalnie w tym momencie odcinka przeszłabym już do podsumowania. Jednak od dzisiaj będziemy robić coś fajnego, tylko muszę przeteleportować się poza nasze studio. Jesteśmy w centrum miasta Łodzi i zadamy przechodniom kilka pytań dotyczących sprzętów kuchennych. Znacie może jakieś takie bardziej śmieszne metody otwierania wina albo no, czegokolwiek, co ma korek, kiedy nie macie przy sobie właśnie tego korkociągu? Tak, piło się z korkiem w środku. Piło się z korkiem w środku. Super, to bardzo dziękuję. Kurczę, nożem próbowałem. Okej. Rozbijać szyjkę. No. A do środka?
Też. Chociaż podobno psuje, nie? To smak wina. No tak, to prawda. No dobra, to bardzo dziękuję. Okej, dzięki. Chyba nałożenie buta na butelkę i uderzenie w drzewo. Tak mi się wydaje. O, no to jest dobry sposób. No to jak mam słomkę na przykład, to też za pomocą słomki takiej metalowej. Spoko. A używaliście kiedyś korkociągu takiego elektrycznego po prostu? Nie no, są drogie. Nie to hajsy, jestem biednym studentem. To szukajcie na OLX, ponieważ tam są dużo tańsze ceny. Okej. Okay. Super, dzięki wielkie. I wróciliśmy do naszego studia. Pamiętajcie, że z opcją przesyłki OLX możecie zamówić takie sprzęty kuchenne prosto do automatu paczkomat InPost. Ja już się będę z Wami żegnać i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Siemka! Dobra. Zaczniemy od elektrycznego ciężkie do powiedzenia. Strasznie. Korki. Estetyczny, nie elektryczny. No ja pitole. Jeszcze raz. To, że młynki nie są wodoodporne. Odporne.